Oglądają Państwo aktualności. Dziś w naszym programie czas na sprawy zgłaszane przez naszych widzów, a więc interwencje aktualności. W studiu jest już Beata Bartman. Witaj i powiedz, jakie dziś sprawy. Dzień dobry. Dziś ostrzeżenie przed firmami, które chcą na nas wymusić zmianę dotychczasowych umów na dostawę prądu i gazu. Na Podkarpaciu znów pojawiają się ich przedstawiciele, którzy podając się za pracowników PGE, wprowadzają w błąd. Wiele osób po czasie orientuje się, że ma umowę z nowym dostawcą, często po upływie 14 dni od jej zawarcia, a wtedy od takiej umowy już nie można odstąpić. Pan Jacek Blajer z Wysokiej Łańcuckiej zdecydował opowiedzieć o swoim spotkaniu z nieuczciwym pośrednikiem, by przestrzec innych. Stwierdził, że chce uzupełnić informację, czy się nie zmienił numer licznika, jaka taryfa, ile jest urządzeń do poboru prądu czy gazu. Młody człowiek zapukał do tego domu w czasie, gdy u starszych rodziców pana Jacka był lekarz. Przedstawił się, że jest z działu technicznego dotychczasowego dostawcy prądu i gazu i że zgłosił się w związku z formalnością, której nie dopełnili gospodarze. Po prostu, że nie wypełniłem ankiety, która przyszła do mnie wraz z fakturami na początku roku. Tę ankietę należało uzupełnić i odesłać do dotychczasowego dostawcy prądu czy gazu. Młody człowiek opowiadał, że czuje się zagubiony w nowej firmie, że jest przyjęty na okres próbny. Pan Jacek twierdził, że zrobiło mu się go żal i chciał pomóc. Odszukał ostatnie faktury na prąd i gaz, jak prosił rzekomy przedstawiciel PGE. Spisał sobie dane, które mu są potrzebne do zawarcia nowej umowy. Oczywiście ja o tym nie wiedziałem. Myślałem, że tylko spisuje dane, że się po prostu nic nie zmieniło w kwestii poboru czy tam numeru licznika. To miało być tylko uaktualnienie danych. Młody człowiek skarżył się, że ma tyle dokumentów do wypełnienia. Pan Jacek, zajęty matką i lekarzem, miał tylko potwierdzić to podpisem. No i podpisałem. Oczywiście nie miałem żadnego pojęcia, że podpisuję umowę o zmianę dostarczyciela prądu czy gazu. Nie padło ani jedno słowo z jego strony, że coś takiego ma miejsce. Pan Jacek po wyjściu pośrednika zorientował się, że został oszukany. Odszukał młodego człowieka, który kilkaset metrów dalej odwiedzał inny dom. Ale ten zaprzeczył, że zawarł z panem Jackiem nową umowę. PGE przypomina, że nigdy nie stosuje takich praktyk. Nasi pracownicy nie odwiedzają klientów w domach, żeby zawierać umowy na sprzedaż prądu i gazu, ani w związku z jakimiś innymi rzeczami. Jedna jedyna taka sytuacja to panowie z PGE Dystrybucja czasami odczytują licznik i to jest jeden jedyny przypadek, gdzie nasi klienci mogą spodziewać się wizyt pracowników. PGE zwraca uwagę, by uważać także wtedy, gdy świadomie decydujemy się na nowego dostawcę energii. Bardzo ostrożnie podchodzić do tego wszystkiego, co od takiego handlowca usłyszymy i przede wszystkim zwracać uwagę bardzo dokładnie na to, co nam proponuje. Bo znamy takie przypadki, że nieraz cena za kilowatogodzinę była porównywalna i wydawała się atrakcyjna, ale bardzo wysoka opłata handlowa albo inne usługi czy takie kruczki, nazwijmy to wprost, poukrywane w umowie, no sprawiają, że ta umowa w konsekwencji okazywała się bardzo niekorzystna dla klientów i klient płacił znacznie więcej. W każdej takiej umowy zawartej poza siedzibą firmy można odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Beato, ja się tak zastanawiam, czy dużo jest takich przypadków? No, oczywiście tych przypadków jest bardzo dużo i wiemy to nie tylko z telefonów, które odbieramy w naszej redakcji, ale także ze statystyk na przykład Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta w Rzeszowie, który podaje, że ma 2-3 takie skargi dziennie. No to można przemnożyć, ile to jest w ciągu miesiąca, w ciągu roku. Nie są to przypadki odosobnione. Każdy przypadek, jak się okazuje, jest inny. Są bardzo różne metody naciągania na te nowe umowy. Pan Jacek Blajer, który ku przestrodze zgodził się nam opowiedzieć swoją historię, mówi, że to była metoda na litość. Ten młody człowiek, który do niego przyszedł, spostrzegł, że pan Jacek jest dobrym człowiekiem, że ze współczuciem słucha jego opowieści. Opowiedział mu, że jest młodym, początkującym pracownikiem, był skromnie ubrany, że chce się sprawdzić, wykazać w pracy. No i pan Jacek wpuścił go do domu,
podał mu potrzebne dokumenty. Ten młody człowiek wykorzystał jeszcze sytuację, była o tym mowa w materiale u pana Jacka, był lekarz, który przyszedł do jego chorej matki. Także te metody są bardzo różne, nie ma tutaj klucza, ale są pewne podpowiedzi, jak się ustrzec tych osób, tych naciągaczy, przedstawicieli tych firm. Proszę posłuchać właśnie Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta w Rzeszowie, pana Radomira Stasickiego. Przede wszystkim powinniśmy czytać te umowy. Konsumenci popełniają stały, ciągły błąd. Nie czytają umów i ufają osobom, które zapewniają, które reprezentują danego przedsiębiorcę. Są to albo firmy agencyjne działające w imieniu i na rzecz tych przedsiębiorców, albo sami przedsiębiorcy. Ufają, że są tak naprawdę tą stroną, za którą się podają. Schemat przeważnie jest dokładnie taki sam. Pojawia się najpierw telefon, w trakcie rozmowy telefonicznej przedsiębiorca informuje, że dotyczy to umowy, która już wiąże konsumenta z danym przedsiębiorcą, z daną firmą, która świadczy mu usługi i zapewnia, że będzie stosunkowo taniej. Później przyjeżdża kurier, który daje do podpisu określone dokumenty, a konsument nie czyta tych dokumentów. Asygnuje je swoim podpisem, nie zdając sobie tak naprawdę sprawy, że zawarł umowę z kimś zupełnie innym. Najczęściej nawet nie dba o to, aby przedsiębiorca zostawił mu te dokumenty. A więc nie może sprawdzić, z kim ta umowa została zawarta, a jakiś czas później dochodzi do zmiany na przykład operatora i okazuje się, że trzeba płacić zupełnie komuś innemu. Także trzeba czytać te wszystkie umowy, to po pierwsze. Po drugie, nie ufać tym przedsiębiorcom, nie ufać w zapewnienia. To, że ktoś jest dobrze ubrany, jest bardzo miły i uprzejmy i wysłucha wspomnień osoby starszej, to nie jest wystarczająca przesłanka do tego, żeby zawierzyć w to, co ta osoba mówi. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, nie dajmy się oszukać, miejmy ograniczone zaufanie do wszystkich osób, które pojawiają się w naszych domach i proponują nam jakieś nowe umowy. Pamiętajmy też, że w ciągu 14 dni zawsze możemy od takiej umowy odstąpić, od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Bardzo Ci dziękuję za te informacje. Beata Bartman, Interwencje Aktualności. Dziękuję bardzo.